Taniec, śpiew i dobra zabawa towarzyszyły podopiecznym ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Romanowicza w Tarnowie. Przy placówce odbył się Dzień Rodziny. Niespodzianek nie zabrakło zarówno dla wychowanków, jak i rodziców. Były zawody sportowe, zabawy, konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji. Takie spotkanie działa troszkę terapeutycznie też na rodziców, bo oni patrzą jeden na drugi, każdy ma podobny problem. I no, widać tutaj taką wspólnotę problemów, wspólnotę tych terapii, bo też wymieniają się poglądami, ale tak naprawdę to dzisiaj chodzi o wspólną zabawę. Bardzo potrzebna jest taka impreza. No cel integracja, wiadomo. Z dziećmi, z rodzicami coś wspólnego można się dowiedzieć, poruszyć różne tematy, także myślę, że jak najbardziej. Na pewno kontakt jeszcze z innymi rodzicami, którzy przychodzą też na taką imprezę, a prawda, tak jak na przykład ja pracuję, więc nie mam kontaktu na co dzień z rodzicami innych dzieci, więc na pewno to też jest bardzo ważne. No i kontakt oczywiście z nauczycielami, integrowanie się między nauczycielami, a rodzicami i dziećmi, także to jest naprawdę bardzo ważne dla dzieci. Jesteśmy profesjonalistami, bardzo dużo czasu poświęcamy na naukę, na doskonalenie zawodowe, ponieważ w tej chwili w związku z rozwojem medycyny spotykamy się z bardzo trudnymi chorobami, zaburzeniami u dzieci, no i trzeba się umieć odnaleźć w takich trudnych przypadkach, więc nauczyciele ducha dają, żeby po prostu potrafić pracować z naszymi dziećmi. Przypomnijmy, że specjalny ośrodek wychowawczy w Tarnowie działa od 1991 roku.